ten by się ubrał jak rycerz, a nie jak gówno wygląda. Jeszcze dziwne spodnie jedne tak, jedna nogawka taka, druga taka. Co to dla klauna przebranie? A co to zamek na wodzie? O, już noc. Północ. Jeszcze lepiej. Ta twoja ciotka, co się z nią stało? Umarła. Zdechła. Tak. Umarła. Zgiń, bestio! Koniec. O! Dobrze, pan Tarabelli. No. Do tego frajera. Jeszcze był umarł. No, w klapkach przyszedł, jak na basen. Na czym ten ptak usiadł, kurwa? Ja się pytam. No... Tak właśnie wyglądam. Jeszcze możesz się wycofać. To żaden wstyd. Nie wycofam się. Jeśli ty sobie radzisz, to ja dam radę. Zresztą wcale nie jest tak źle. Dla mnie i tak jesteś piękna. Dawaj te szpony. Kurwa, oj, pazury zapuszczone. Nie gadaj pstur. Kurwa, babo, kiedy robiłeś ty pedikir? Teraz zamknijcie tam, oczy. Jak to się nazywa? I nie ruszajcie się. Manikir? Guillaume? Tak, ukochana? Jeżeli skończysz tak jak ja, to... Chciałam, żebyś wiedział, że nie zostawię cię. Na to liczę. Wyobraźcie sobie swoje odbicia w wodzie. Skupcie się na tym. Tylko na tym. Teraz otwórzcie oczy. Pierdolut, kurwa, zmiotło ich z ziemi. To chyba zadziałało. Oho, cycki. Z daleka. Z daleka prawie nie widać. O, dupa. Dobra, nie będę gadał jak jakiś spermierz z gimnazjum. Ale mam wrażenie, że jej dupa jest ładniejsza niż inne dupy, co w tej grze były, ale to chyba tylko taka złuda, nie wiem. Prawdę mówiąc, nie sądziłem, że cokolwiek się wydarzy. Czytałem opisy takich rytuałów w grymuarach, ale wszystkie podawały pewien warunek, który uważałem za absurdalny. Jaki warunek? Obie osoby musi łączyć prawdziwe uczucie. O, a nie, ona tak, te, to były jej nowe hybrydy, takie kurwa wyjebane. Jak się w ogóle czujecie, co? Guillaume, coś się zmieniło? To było jakby mnie ktoś walnął taranem, ale poza tym w ogóle nie czuję się inaczej, tylko skóra mnie trochę swędzi. Jesteś pewny, że to się udało? Tak, coś się na pewno wydarzyło. Gdzieś pod tą sadzawką musi być intersekcja. To silnie magiczne miejsce. Zresztą popatrz na Vivienne. O kurwa. Co dalej? Szlauf, jak ty wyglądasz. Spoko jest. I się teraz pyta.
A ruchasz się, czy trzeba z tobą chodzić? Tak, takie tam chamskie żarty. Od kolegów słyszane. Pyk. Wiadomo. Teraz będziecie żyć długo i szczęśliwie. W każdym razie obserwuj się uważnie. Gdybyś zauważył jakieś niepokojące objawy, zgłoś się do mnie. Jasna sprawa. Dzięki. Proszę, oto twoja zapłata. Będę mogła wreszcie chodzić na bale albo wyjechać gdzieś daleko. Jesteś wreszcie wolna. Jak ptak. Zabawny jesteś. Nie zauważyłam tego wcześniej. Ale chyba nie wyjedziesz beze mnie. To się jeszcze zobaczy. I ja ci dziękuję, Wiedźminie. Nie ma sprawy. Bywajcie. I poszli uczcić to poprzez seks. Szczęśliwe zakończenie. Pewnie na fiucie mu pióra urosną. Albo w dupie. No co tam? Co teraz będziecie robić? Mogę popatrzeć. Co słychać? Pozdrawiam cię. A, mnie pozdrawia. Dobra. Kolejne zadanie. O, to teraz Marlena. Tak. Niech żyje pani Matylda i pan Liam. Super. Pist. Jo. Do usług, jaśnie pana. Czym mogę służyć? Dobra. Dziękuję. Muszę wracać do swoich spraw. Do zobaczenia niebawem. No, no. Właśnie. Nie wiem, jak ja ci się odwdzięczę, Wiedźminie. Nie oczekuję wdzięczności. Mam nadzieję, że czujesz się już lepiej. O tak. Dzięki opiece Barnaby Bazylego szybko wracam do zdrowia. Dużo wycierpiałaś. Dobrze, że mogłem ci pomóc. Tak. Setki lat cierpienia. Wiesz, co było gorsze od głodu? Obserwowanie, jak moi bliscy, moje dzieci starzeją się i umierają. W tej chwili moja rodzina już nie istnieje. Ostatni przodkowie odeszli kilkadziesiąt lat temu. Nie mam dokąd pójść. Wracaj do ludzi. To duży dom. Spore obejście. Możesz tu zostać. Naprawdę? Nie chciałabym nadużywać twojej gościnności. Chociaż... Tak? Po tym wszystkim, co wycierpiałam, po latach głodu mam tylko jedno marzenie. Móc wreszcie gotować strawę, którą da się przełknąć. Delektować się smakami i zapachami przypraw. Zasiadać z innymi do wspólnego stołu. Jeśli właśnie o tym marzysz, to nie widzę problemu. Mogłabyś pomagać Barnabie Bazylemu w kuchni. Jadłaś jego obiady, więc wiesz, że do kulinarnych wirtuozów nie należy. Nic nie uczyni mnie szczęśliwszą, dziękuję. To ja dziękuję. Temu domowi przyda się kobieca ręka. Jest jeszcze coś, o czym chcę ci powiedzieć. Wiele lat temu mój ojciec zbierał kosztowności na mój posag. Jednak nie zdążyłem wyjść za mąż. Mnie te precjoza już się nie przydadzą, ale dla ciebie... Cóż... Niech będą wyrazem mojej wdzięczności. Gdybyś zechciał je znaleźć, musisz iść do mojego starego domu. Do Tastamary. Posag jest ukryty w jednej z beczek w piwnicy. Jeśli ostukasz beczki, na pewno znajdziesz właściwą. Tak zrobię. Dziękuję. Nigdy bym się nie spodziewał, że ktoś z twoją przeszłością będzie się garnął do kuchni. Boisz się, że w twoim domu będę gotowała to, co gotowałam jako wicht? Liczę, że jako człowiek będziesz miała lepszy gust. Możesz być tego pewny.
Już jako dziecko lubiłam gotować. Moja babka była prawdziwą mistrzynią kulinarną. Jej wół pieczony w całości był sławny w całej okolicy. Myślałem, że byłaś właścicielką posiadłości ziemskiej. Masz na myśli to, że kobieta z moją pozycją powinna mieć kucharza? Oczywiście masz rację. Miałam najlepszych kucharzy. Ale to ja wymyślałam potrawy. Oni je tylko przyrządzali. Jesteś pewna, że nie zaczniesz tęsknić za ludźmi? Nie wiem tego. Chyba jeszcze zbyt mało czasu upłynęło, odkąd zdjąłeś ze mnie klątwę. Ale jakoś... na razie nie ciągnie mnie do miasta. Kiedy byłaś Wichtem, odwiedzałaś domostwa. Tak, ale zawsze wchodziłam do domów w nocy, kiedy wszyscy spali. Szukałam łyżek. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić zdanie. Jeżeli uznasz, że masz dość mieszkania u mnie, po prostu powiedz. Nie chciałabym wyjść na niewdzięczną. A ja nie chciałbym, żebyś tu była wbrew swojej woli. Do zobaczenia. Uważaj na siebie, Wiedźminie. Pamiętaj, że zawsze będzie czekała na ciebie ciepła strawa. Excellent. No gotuj, gotuj, nie po to cię obczarowałem. Nie no. Okej, tu jest miecz. O! Tu co, dalej strasznie? Warto się tu rozejrzeć. No warto się tu rozejrzeć. Ta jest pełna. No proszę. Ładne. Będzie dobrze wyglądało w domu. Złoty radosny kijek. Ja pierdolę, ile łyżek. Przecież tyle łyżek, że można zrobić dużo rzeczy. Proszę. Radosny kijek. Co to kurwa, jakiś dildos dziwny? Nie wiem. Walić. Teleport. Dzień dobry. Gotujesz bulion z ręki swojego przyjaciela? Widzę, że humor ci się wyostrzył. Nie jesteśmy kanibalami. Pobrałem z ręki tylko fragment tkanki, który wystarczy do sporządzenia mikstury pogłosu. A co z resztą ręki? Spaliłem ją, tak jak nakazuje nasz kodeks. A właśnie, Kruk doniósł mi, że udało ci się zdobyć potrzebny składnik. Przydatne z nich stworzenia. Często korzystasz z ich pomocy? Staram się jej nie nadużywać. Jednak rzeczywiście czasem się przydaje. Teraz chciałem mieć pewność, że w razie, gdyby coś poszło nie tak, będę mógł szybko przybyć z odsieczą. Dzięki za troskę, ale jakoś sobie poradziłem. Długo ci zajmie dokończenie pogłosu? A, no i co z tym ostatnim składnikiem? Widzisz? Tu jest pewien problem. Otóż mikstura wymaga dodania krwi istoty z tego samego gatunku, co ta, której wspomnienia będzie przywoływać. To nie powinien być problem. Znam jednego wampira wyższego, który na pewno nam pomoże. Prawda, Regis? Rzecz w tym, że to nie jest takie proste. Podczas twojej nieobecności próbowałem znaleźć zamiennik,
ale niestety obawiam się, że takowy nie istnieje. Nie rozumiem. Nie możemy po prostu pobrać trochę krwi od ciebie? Chodzi o krew w stanie pobudzenia. Jak zapewne wiesz, wampiry wyższe zmieniają swoją zewnętrzną powłokę. Wraz z ciałem zmienia nam się również skład chemiczny krwi. Krótko mówiąc, będę musiał się wprowadzić w stan silnego pobudzenia psychoruchowego, czy też krócej szaleństwa. A to będzie bardzo niebezpieczne, zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. Niebezpieczne? Dlaczego? Przecież to jednak dalej będziesz ty. Ale będę w stanie wzburzenia, furii. Wiesz lepiej ode mnie, że furii nie da się kontrolować. Jeżeli widziałeś kiedyś rozszalałego wampira, to wiesz, że w niebezpieczeństwie będzie wszystko, co jest w jego zasięgu. Jak sobie z tym poradzimy? Wolałbym, żebyś się na mnie nie rzucał z pazurami. W takim razie jest nas dwóch. Ale nie obawiaj się, wszystko dokładnie obmyśliłem. Niebawem wprowadzę cię w szczegóły. No dobra, to co chcesz zrobić? Odwiedzimy starożytną posiadłość wampirów, Tesza Mutna. Znajdziemy w niej podwieszane klatki. Wejdę do jednej z nich. A ty w tym czasie zwabisz potwory. Kiedy będę w klatce, będziesz je zabijał. To powinno zapewnić nam sporą ilość krwi. No na tyle dużą, by jej zapach doprowadził mnie do szaleństwa. Co to za miejsce? To Tesza Mutna. Miejsce kaźni. Dawno temu, kiedy byliśmy tu jeszcze stosunkowo niedługo, żył wampir wyższy imieniem Khagmar, który tak rozsmakował się w ludzkiej krwi, że w ciągu jednej nocy potrafił wypić całą wioskę. To przysporzyło sporo kłopotów całemu naszemu rodowi. Ludzie bowiem, zmęczeni życiem w ciągłym strachu, zaczęli urządzać na nas polowania. Zatrudniali czarodziejów i wiedźminów, żeby nas tropili. Przecież i tak nie daliby rady was zabić. Ale byli męczący, jak wybacz porównanie, komary wiecznie brzęczące koło ucha. Pozostałe wampiry postanowiły, że trzeba coś z tym zrobić. Złapać Khagmara i ukarać. Wówczas w lochach Tesza Mutna powstało miejsce kaźni. Umieszczono tam klatkę ze specjalnego stopu srebra, dalwinitu i stali meteorytowej. Pochwycono Khagmara i zamknięto go w klatce. Siedział tam ponad 200 lat, nieraz wpadając przy tym w szał. Stąd wiem, że klatka raczej wytrzyma. No dobrze, spoko. Nie ma co zwlekać. Prowadź do tego Tesza Mutna. Już, już. Jeszcze tylko jedno. Czego on, czosnek? Co to było? Krew. Kruk udzielił mi ostatniej przysługi. Zażyłem też sangurium, preparat, który wyczula zmysł węchu. Dzięki niemu będę czuł zapach krwi stokroć bardziej niż zwykle. Oszalałeś? Przecież jesteś po odwyku. Geralt, twoje oburzenie mi pochlebia, ale proszę, uspokój się. Nie miałem wyboru. Zresztą klamka zapadła. Chodźmy do Tesza Mutna, bo już czuję, że jestem na lekkim rauszu. I zaczynasz mi zbyt dobrze pachnieć. No to co? Ruszajmy. Zaczynasz mi zbyt dobrze pachnieć.